Poruszyło mnie wyznanie Joanny Brodzik w marcowym wydaniu Wysokich Obcasów, w którym to mówi, jak musiała się mierzyć z opinią za ładnej na bycie dobrą aktorką. Sama coś wiem na ten temat. Jestem naukowcem, wykładowcą na jednej z ważniejszych polskich uczelni. Mogłoby się wydawać, że w takim środowisku nie będzie miejsca dla stereotypów. A jednak. Jako naukowiec nie wyglądam jak Emmy z Teorii Wielkiego Podrywu. Oczekiwany stereotyp. Niejednokrotnie ze swoimi blond włosami i szczupłą sylwetką słyszałam, że karierę naukową mogłam robić tylko w jeden sposób. Że jestem za ładna, by być dobrym naukowcem. Niezrażona postanowiłam nie przywdziewać swetra, okularów i nie zmieniać koloru włosów na neutralny, tylko po to, by dla kogoś wyglądać na naukowca. To moje, nasze osiągnięcia w zawodzie powinny świadczyć o naszej wartości, a nie wygląd. Kiedy wreszcie porzucimy stereotypy i skupimy się na prawdziwym człowieku?